Przez kolejnych kilka dni Michał nie widział się z siostrą. Od matki wie jednak, że nastolatka zachowuje się normalnie i coraz rzadziej mówi o byłym chłopaku. Cześć Jacek, zdziwił mnie twój telefon. Co się stało? Możesz powiedzieć swojej siostrze, żeby za mną nie łaziła? Jak to łaziła? Najpierw przyszło do mnie pod szkołę, powiedziałem, że więcej ze mnie będę rozmawiał i żeby sobie odpuściła. A ona wciąż przyłazi. I co robi? No co robi? Stoi pod szkołą, czeka na mnie i się gapi. Na moje osiedle też przychodzi. Dzisiaj rano patrzyła z daleka, jak wychodzę z domu. I myślała oczywiście, że tego nie widzę. A jeszcze wczoraj śledziła mnie, jak poszedłem ziomkami na deskę. Uważasz, że to jest normalne? A mówiłeś jej, żeby tego nie robiła? No tak, ale ona twierdzi, że robi to z miłości. Ja dziękuję za taką miłość, ale niech zrozumie, że to z nami koniec. No Jacek, musisz być dla niej bardziej wyrozumiały. Ona to wszystko strasznie przeżywa. Ale ona zachowuje się jak jakaś porąbana stalkerka. Słuchaj, mi też się nie podoba, jak się zachowuje, ale zrozum, no rzuciłeś ją z dnia na dzień. Nie dziw się, że ją to przerosło. Pogadasz z nią, bo moi kumple zaczynają mnie naławiać, żebym poszedł z tą całą sprawą na policję. I chyba tak zrobię. Zwariowali? Porozmawiam z nią, a ty nie rób nic głupiego. To ona się zachowuje głupio, a nie ja. Psychopatka. Hej, licz się ze słowami. A ona niech się lepiej zastanowi nad tym, co wyrabia. A zresztą spadam stąd. Powiedziałem ci, co mam do powiedzenia.